Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam naszych gości, którzy do nas dołączyli w Dniu z Republiką. Witam również Pana redaktora, Jakub Jałowiczur, gość niedzielny. Dzień dobry, Panie redaktorze. Dzień dobry, witam. Panie redaktorze, za chwilę będziemy rozmawiać o polityce. Chociaż nie wiem, czy od 15 października, też przed kampanią już nie byliśmy trochę nie zmęczeni, a teraz na pewno będzie się działo, to porozmawiajmy o tym, co dzisiaj w kalendarzu. Dzień Duchownych Niezłomnych to jest ważny dzień, chociaż no właśnie, przez tą politykę trochę chyba zapomnieliśmy o tym dniu w kalendarzu. No to jest dzień stosunkowo nowy, jako święto, czy jako dzień wspomnienia, bo obchodzimy go od 3 albo 4 lat, czy 4 albo 5, jakoś tak nie pamiętam, czy to 2018 czy 2019, kiedy zostało takie święto, jeśli to jest dobre słowo, bo to właściwie jest, jak mówię, dzień pewnego wspomnienia, zostało ustanowione. Wiemy oczywiście, to jest rocznica uprowadzenia księdza Jerzego Popiełuszki, który dzisiaj jest wspominany w liturgii, chociaż to jest dowolne wspomnienie. I myślę, że takie wspomnienie będzie się też do świadomości ludzi powoli przewijać, tak jak Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, który w tej chwili jest po tym, jak od też mniej więcej 10, trochę więcej lat zaczął być w ogóle obchodzony, no wokół niego i w ogóle wokół, jakby ze względu na pamięć żołnierzy wyklętych, dzieje się bardzo dużo. Nawet to, że ówczesny prezydent taki dzień ustanowił, to raczej był efekt tego, co się działo, niż ta pamięć jest skutkiem tego, że święto ustanowiono. Myślę, że przechodząc już do bardziej konkretnego wspomnienia, no na pewno wspomnienie księdza Jerzego, błogosławionego Kościoła katolickiego w tej chwili, jest czymś takim, co oprócz rzeczywiście znaczenia dla wiary, tego, jakim on może być wstawiennikiem, jakim był świadectwem wiary właśnie, jest też czymś takim, co powinno chyba nam przypominać, że no z jednej strony warto po prostu tak, jak on się zachowywać i tak, jak on trzymać się prawdy, nawet kiedy to kosztuje bardzo dużo, jak to ują, nie sprzedawać prawdy za parę srebrników. Z drugiej strony też trzeba pamiętać, że kiedy umierał, kiedy był mordowany ksiądz Popiełuszko, to tak naprawdę nie było, wydawało się, perspektyw na to, że nawet ta śmierć cokolwiek zmieni, że wtedy chyba był to jeden z najsmutniejszych okresów PRL-u, krótko po stanie wojennym. Tak naprawdę właściwie ten stan wojenny cały czas była rozbita opozycja, nie zanosiło się na jakąś poważniejszą zmianę, a ta zmiana parę lat później nastąpiła i myślę, że to też to wspomnienie może pewną nadzieję Polakom dawać. Panie redaktorze, w tym nowym parlamencie nowi posłowie, ale też i ci, którzy byli, tak licząc, to jednak jest przewaga posłów konserwatywnych o tych wartościach chrześcijańskich, bo gdyby tak sumować, to możemy liczyć, że PiS, Konfederacja i PSL to, na chwilę zostawiając politykę, rzeczywiście politycy kierujący się wartościami chrześcijańskimi. No ale nie da się jednak odsuwać politykę od tego, panie redaktorze. Czy to jest jakiś argument do stworzenia koalicji, czy nie? Może się okazać w jakimś stopniu. To oczywiście nie wiem, na ile to będzie decydujący czynnik, ale akurat kwestie światopoglądowe tak zwane, to jest coś, co jest pewnym zgrzytem i to już widać pomiędzy Lewicą choćby a PSL-em. PSL może nie jest jakąś partią, która te kwestie tak zwane światopoglądowe bierze na sztandary i jakoś bardzo, bardzo chce o nie walczyć. Różnie też PSL-owcy głosowali w tych kwestiach w przeszłości, ale może niekoniecznie chcieliby iść pod tęczowym sztandarem i walczyć o aborcję na życzenie. Więc tu zgrzyt pewien jest.
Aczkolwiek jeśli chodzi o tworzenie koalicji, no to myślę, że mogą zadecydować dużo bardziej przyziemne kwestie, czyli to, czy lepiej być, mówię o PSL-u, czy lepiej po prostu normalnie będąc częścią trzeciej drogi, tak jak to miało być, albo klubem jakoś tam blisko z klubem Hołowni współpracującym, lepiej być po prostu częścią rządu z tą samą partią, z którą się rządziło wcześniej przez 8 lat, czy może jednak więcej by się udało ugrać, gdyby tutaj trochę zmienić front. No, biorąc pod uwagę układ sił, biorąc pod uwagę to, jak wyglądały wyniki wyborów i jak mocną w tej chwili pozycję ma trzecia droga, w tym PSL, bez nich się nie da żadnego rządu w tej chwili właściwie stworzyć. Wszelkie negocjacje z nimi to będzie trudna sprawa. Na pewno tanio skóry nie sprzedadzą, a nie wiadomo za ile dokładnie. I z tym będzie miał tak samo problem Tusk, jak pewnie Jarosław Kaczyński, próbując z nimi negocjować. Ale no, z ich punktu widzenia na pewno łatwiejszym wyborem jest bycie w koalicji z Platformą, czy jak to woli, Koalicją Obywatelską. Co nie oznacza, że sprawa jest przesądzona. Panie redaktorze, czy słowa, jeśli chcesz zachować twarz, ma na sumieniu rzeczy trudne do zapomnienia? Tutaj o prezydencie Dudzie mówię, o polityce opozycji. Czy to jest takie szantażowanie Andrzeja Dudy, że powinien właśnie wyznaczyć teraz pana Tuska chociażby na, nie wiem, na osobę, która ma powoływać rząd, spróbować zbudować rząd? No, na pewno taki nacisk jest, bo to z punktu widzenia negocjacji właśnie łatwiejsze byłoby dla opozycji, gdyby ktoś z jej szeregów został szybko wyznaczony, dlatego że mniej więcej wiadomo, jak koalicja rządząca miałaby wyglądać. Pytanie jest to lewica i co z nią dalej, ale bez niej to właściwie pewnie sobie Koalicja Obywatelska poradzi. No a z kolei negocjacje, gdyby się przeciągały, gdyby sytuacja się zmieniała, to gdyby choćby bardziej widoczne były zgrzyty programowe między partiami, no bo dopóki wszyscy są antypisem, to może być rzeczywiście koalicja wszystkich oprócz PiS-u, tak na upartego tej Konfederacji pewnie by się dało, a przynajmniej część Konfederacji do takiego obozu podciągnąć. No ale z kolei jeśli mówić o jakichś konkretach programowych, o tym, co robić dalej, choćby z doświadczeniami socjalnymi, no to nie każdy może być zachwycony pomysłem, żeby nagle rezygnować z podwyższenia świadczenia 500+ do 800 zł. Ale do tego za chwilę przejdę, tylko chcę jeszcze teraz o tej postawie właśnie polityków opozycji, na przykład Barbara Nowacka, Koalicja Obywatelska. Oczekujemy, że prezydent sobie przypomniał, że jest prezydentem Rzeczpospolitej, a nie tym panem z kabaretu siedzącym pod drzwiami u pana Kaczyńskiego. Oczekujemy, żeby PiS z niego wreszcie wyszedł, mówi. Kilka dni temu Donald Tusk wydał też takie oświadczenie, można je zobaczyć w internecie, gdzie apeluje do pana prezydenta o jak najszybsze podjęcie działań. Czy to wywieranie presji pomoże? Bo już tutaj też i Małgorzata Paprocka, pani minister z kancelarii prezydenta, zapowiedziała, że nic takiego się szybciej nie wydarzy. Prezydent ma swój konstytucyjny czas na podjęcie decyzji i będzie postępował zgodnie z prawem przecież. No na prezydenta tak naprawdę nikt nie ma w tej chwili jakiegoś konkretnego narzędzia nacisku i na pewno nie ma go Donald Tusk. No to, że to dość zabawnie brzmi, że opozycja mówi, żeby prezydent sobie przypomniał, że nie jest postacią z kabaretu, no bo jak się okazuje, opozycja właśnie sobie w niedzielę przypomniała, że jednak w Belwederze mamy, czy Pałacu Prezydenckim mamy prezydenta właśnie, a nie Adriana z długopisem, który podpisuje, co mu tam Jarosław Kaczyński przyniesie i w ogóle. No a poza wszystkim Dudę, a nie prezydenta Andrzeja Dudę. To sobie nagle opozycja przypomniała i próbuje trochę nacisnąć, trochę się przymilić. Ale jak mówię, nie ma konkretnego narzędzia nacisku na prezydenta. No, opozycja nie może go odwołać, nie może właściwie nic konkretnego mu zrobić. A prezydent może korzystać z tych możliwości, które ma. Tak naprawdę byłby pewnie w stanie nawet we współpracy z Prawem i Sprawiedliwością doprowadzić do nie przegłosowania budżetu, koniec końców i rozpisania nowych wyborów. Chociaż to akurat nie sądzę, żeby było poważnie brane pod uwagę, bo korzyści by pewnie jakichś szczególnych nie przyniosło ani krajowi, ani rządzącej ciągle jeszcze partii.
No ale tak czy inaczej, prezydent Polemanek Rumama, Koalicja Obywatelska, skoro tak bardzo zależy jej na czasie, no to chyba jednak czuje, że... A dlaczego tak bardzo właśnie zależy na czasie koalicji? No myślę, że Koalicja Obywatelska czuje, że z PSL-em trzeba negocjować szybko. To znaczy, dopóki sytuacja jest taka, że PSL jest w tej chwili naturalnym koalicjantem Tuska. W tej chwili deklaracje są takie, że to tutaj ma powstać rząd, no to trzeba kuć żelazo póki gorące. Jeśli da się Prawu i Sprawiedliwości czas na prowadzenie negocjacji, no to różnie się może skończyć. Panie redaktorze, dzisiaj zapewne już po tych kilku dniach od wyborów Prawo i Sprawiedliwość pewnie nieco się, no może jednak trochę otrząsnęło. No i przychodzi taki czas na taką poważną, potrzebną analizę. Co powinno znaleźć się na tej liście błędów i trochę w tym rachunku sumienia? Tych błędów było pewnie trochę. Na pewno nie jest tak, że jest jakiś jeden czynnik, jedna rzecz, która nawaliła, kolokwialnie mówiąc. Z jednej strony przekaz, który w ogóle nie był otwarty na średnio przekonanych. To znaczy, jeżeli spojrzymy na główne państwowe, zwłaszcza media, no to mieliśmy sporo niestety dosyć topornego przekazu. PiS po tym, jak nie za bardzo chwyciły w kampanii wyborczej pomysły socjalne, to znaczy nie wpływały nijak na sondaże. Ale panie redaktorze, zatrzymałem się tutaj. Mówi pan, że media i toporny przekaz. Odwołuje się pan do słów Marcina Wolskiego. Dzisiaj te słowa, tę wypowiedź Marcina Wolskiego w klubie Ronina skomentowała pani poseł Joanna Lichocka, mówiąc, że są to słowa kompromitujące. No nie wiem, szczerze mówiąc. Jeżeli już to można mieć ewentualnie, zawsze można mieć pretensje do ludzi, którzy wprost w państwowych mediach pracują, czemu refleksja przechodzi po fakcie. No ale prawda jest taka, że nie wiem, no jeżeli bronić tego, jak wyglądał przekaz największych mediów, no to obrona z reguły była taka, jak się rozmawiało z kimś na przykład, no że no ale przecież TVN też wali w jedną stronę ze wszystkich armat. No okej. Okay. Ale to nie znaczy, że taka metoda jest skuteczna. Już pomijając inne kwestie, mówię tylko o samej skuteczności. Druga sprawa, PiS chyba nie był w stanie, ale jeszcze przepraszam, wrócę do tego, co zacząłem. To znaczy PiS po tym, jak nie chwyciło na początku kampanii pomysły socjalne, nie wymyślił niczego nowego. To znaczy potem był cały czas Tusk. Migracja też połączona z Tuskiem, no i znowu Tusk. To po prostu nie zadziałało. To znaczy z jednej strony wybory pokazały wbrew pozorom słabość Tuska, dlatego że duża część antypisu wcale no nie na niego zagłosowała. O ile na lewicę można głosować dla samej lewicy z różnych powodów, o tyle głosowanie na Hołownię no to jest typowe głosowanie antypisowe. Więc jeżeli ktoś woli podrabianą platformę od oryginalnej, a to zależy jeszcze jak liczyć, bo był Hołownia i PSL, no PSL też powiedzmy dla samego PSL-u można było głosować, jak się jest na przykład przedsiębiorcą rolnym, ale no, przy najlepszej dla Tuska interpretacji 1/4 wyborców antypisu go nie chciała. To jest jednak całkiem sporo. Natomiast... To znaczy, że ci wyborcy, którzy nie chcieli Tuska, mogą mieć też problem z Tuskiem jako premierem? Pewnie jakoś go przeżyją, ale na pewno woleliby kogo innego. I to jest coś, czym myślę, że Władysław Kosiniak-Kamysz, starając się o premierostwo, może grać. Nawet jeżeli to staranie się o premierostwo to jest tak naprawdę wysokie licytowanie po to, żeby ugrać coś innego, no to w gruncie rzeczy taki argument ma rację bytu. No, co do jeszcze błędów Prawa i Sprawiedliwości, wydaje mi się, że chyba PiS źle zdiagnozował kłopoty, które się pojawiły gdzieś tak w okolicach 2020 roku. Sztabowcy, jak sądzę, tak przynajmniej można było takie odnieść wrażenie, stwierdzili, że zaszkodziła PiS-owi sprawa wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Ja myślę, że jednak to, co tąpnęło, to, co zgrzytnęło, to była z jednej strony polityka unijna, czyli najpierw zaakceptowanie funduszu odbudowy w ogóle, a później no, szybko zobaczyliśmy, że to był błąd i tak naprawdę żadnego wniosku z tego nie wyciągnięto. To znaczy nie dostali ludzie nawet w sensie wizerunkowym czegoś, o czym mogliby powiedzieć, no okej, tutaj było źle, nie tak poszło jak powinno, ale
Właśnie, nie ma niczego. To się zatrzymajmy teraz w takim razie, bo to są dwa ważne wątki, które będą no, nas wszystkich dotyczyły w przyszłości i już myślę, już dzisiaj i w przyszłości. Panie redaktorze, a propos aborcji. Już tutaj widzimy dyskusje, takie potyczki wręcz jak niczym z przedszkola na Twitterze pomiędzy politykami PSL-u a lewicą, a lewicy. Czy będzie w takim razie powrót do kompromisu aborcyjnego, jeżeli będzie rządzić Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica? Jeżeli będzie rządzić z lewicą, to to będzie chyba najbardziej lewicowy i protęczowy, że tak powiem, rząd, jaki mieliśmy, bo nawet rządy lewicy kiedyś takie nie były. Lewicy też nie za bardzo o to chodziło. Chociaż próby aborcji wprowadzenia na życzenie były wtedy zablokowane na szczęście. Powiem tak, no trudno coś takiego byłoby zrobić zgodnie z prawem, dlatego że tak, żeby powrócić do przesłanki eugenicznej, no to trzeba by zmieniać konstytucję, żeby rozpychać się w tych przepisach, które już są, no to akurat daje się zrobić. Tu nawiasem mówiąc minister Niedzielski na do widzenia próbował jeszcze zrobić, na szczęście zespół, który powołał trochę został przyblokowany, ale nie wiadomo jeszcze, co z nim będzie, tak szczerze mówiąc, bo pracy nie skończył. No koniec końców, powiem tak, no trudno byłoby zmieniać tutaj przepisy zgodnie z przepisami konstytucji i w ogóle prawem, które w Polsce obowiązuje, no, na chama i na bezczelnego dużo można. I na pewno Lewica zrobi wszystko, żeby tak żeby do czegoś takiego doprowadzić. Platforma raczej też. Panie redaktorze, polityka migracyjna to jest zwrot o 180 stopni, jeśli chodzi o Donalda Tuska. Dzisiaj już politycy Koalicji Obywatelskiej powiedzieli, że bezpieczeństwo gwarantuje pakt migracyjny. No tak, przypomina mi się, jak parę miesięcy temu premier Włoch Giorgia Meloni stwierdziła, że Włochy potrzebują imigrantów. No, co prawda sama doszła do władzy na hasłach antyimigracyjnych właśnie, ale kiedy no, ewidentnie dostała wybór albo zgoda na imigrantów, albo pieniądze z funduszu odbudowy, bo Włochom też trzecią transzę zablokowano. Pierwsze dwie dostali, ale jak się zmienił rząd, to nagle się okazało, że mają problemy z uczciwym podawaniem pieniędzy i trzeba środki wstrzymać. Na koniec końców Włosi chyba na to, znaczy ta ugoda i tak się skończyła szybko i nawet nie wiem, czy ten trzeci przelew do Włoch dotarł. No, w przypadku Polski jest tak, że Platforma tutaj no, dawno, od nie wiem, chyba 2015 roku tak naprawdę, jeszcze od końcówki własnej poprzedniej własnego rządu próbowała lawirować między odczuciami społecznymi a tym, czego chcą koledzy, czy by nie powiedzieć, no czy tacy powiedziałbym starsi koledzy z CDU i w ogóle z Niemiec. Więc o ile nie spodziewałbym się, że będzie na przykład rozbiórka umocnień na granicy z Białorusią, bo Niemcom też wcale nie jest na rękę, żeby imigranci do Europy przyjeżdżali, bo to jest fakt migracyjny, żeby oni nie dotarli do Niemiec, ale im więcej ich jest, tym większe prawdopodobieństwo, że ktoś jednak dotrze. Natomiast no, zgoda na pakt migracyjny pewnie będzie i o czym, co jest ważne, a co akurat zeszło na drugi plan, jeśli nie jeszcze dalszy, to w ogóle zmiana traktatów unijnych, która w tej chwili się toczy, to też jest coś, na co obawiam się, rząd Platformy spokojnie by się zgadzał. Panie redaktorze, to teraz w takim razie zapytam, co z tą demokracją? Miały być czołgi na ulicach, jeżeli PiS nie uzyska większości i przegra wybory. PiS wygrał, ale z tą większością no, jednak kiepsko. Czołgów na ulicy nie ma, 74% frekwencja bardzo wysoka. Marian Kowalski przed chwilą powiedział, że wybory sfałszowano. No, to znaczy nie wiem, na ile jest fałszowano. Jakieś przypadki, kiedy ktoś z zaświadczeniem o głosowaniu poza miejscem zamieszkania mógł przykombinować, pewnie były. Nie chciałbym zupełnie lekceważyć tego oskarżenia, bo da się w Polsce wybory sfałszować, ale myślę, że tutaj jednak... A demokracja ma się dobrze? Bo przecież 8 lat nie było demokracji, teraz jest demokracja, tak?
No w niedzieli już jest, no nie było, ale bardzo się pojawiła. Cieszę. No, co do wojska, to prawdę mówiąc, ostatni raz większe ilości wojska to widziałem we wrześniu, jak jeździłem akurat po północno-wschodniej Polsce i tam rzeczywiście ciężarówki wojskowe widać jeżdżące tutaj z powrotem, no i oby tak było rzeczywiście, oby tam było odpowiednie. Dziękuję bardzo panie redaktorze za tę analizę dziennikarską. Jakub Jałowiczor, gość niedzielny państwa i moim gościem. Serwis informacyjny Piotra Kieragi już za chwilę. Zapraszam w imieniu kolegi.